wczoraj i dzisiaj rano napisałem piosenkę o miłości. Ale żeby było śmieszniej, to ja nie poczułem w sobie tego uczucia. No bo myślałeś o górze przecież. Po prostu tak pomyślałem, że dobrze by było jakąś piosenkę świeżą przygotować na spotkanie kolejne. Wszyscy mówią, że to najważniejsze. Tak mówią i właśnie zdaję sobie sprawę, że wśród moich piosenek na przykład nie ma tego tematu. Rzeczywiście. No i postanowiłem to zmienić. Dzisiaj. Dedykował żonie. Aha, to muszę. Co innego żona, a co innego miłość. To ja się zgadzam w 100%. Nie, on dedykował, bo dedykowałeś kiedyś jakąś piosenkę Wioli, tak? Możliwe, że też je dedykowałem, no, ale ja też się zgadzam, że pojęcie żona nie ma nic wspólnego, nie musi mieć nic wspólnego z miłością. Bo gdyby miało, to by to się inaczej nazywało. A dużo na ten temat myślałem, że może być kochanka, przyjaciółka, koleżanka i żona na przykład. Przecież ludzie by nie wymyślili takiego słowa. No chcielibyście mieć po 3 co najmniej. Ja bym chciał mieć 3 w jednym na przykład. Nie no, inna miłość jest do rodziców, do dziadków, do dzieci, do żon, kochanek i tak dalej. No też fajny temat w ogóle na piosenkę. No tak. To może coś... Każda miłość jest pierwsza. Dobra, to ja zagram teraz pierwszą piosenkę o miłości, której w ogóle nie przeżyłem, tylko to jest typowo intelektualny twór. Nie, po prostu chciałbyś przeżyć. Albo przeżyłeś, ale już zapomniałeś. Nawet nie wiesz, kiedy to nastąpi. Po prostu chcę, żeby panki płakały i tyle. Po prostu tak, zależało mi tylko i wyłącznie... Zależało mi tylko i wyłącznie na działającej piosence i to była jak gdyby jedyna motywacja. Góra też tak robi, tak jest. No, tylko mikrofon. Tylko, że właśnie... Może się okazać, że nie pamiętam tekstu, ale proszę was o takie duchowe wsparcie.